historii Kościoła katolickiego istnieje wiele przypadków cudów, które są uznawane za nadprzyrodzone interwencje Boże. Jednym z najbardziej znanych i długotrwałych cudów eucharystycznych jest cud w Lanciano, który miał miejsce w VIII wieku we Włoszech. Ten wyjątkowy cud, który wciąż fascynuje i inspiruje wiernych, dotyczy przemienienia chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa podczas mszy świętej. Cud w Lanciano jest pierwszym, odnotowanym w historii Kościoła cudem eucharystycznym. Wydarzenie to miało miejsce na początku VIII wieku w kościele pod wezwaniem świętego Legoncjana. Historia cudu w Lanciano sięga czasów, gdy katolicka wiara w Eucharystię, prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w chlebie i winie, była poddawana próbie przez różne herezje. Był to okres, w którym ludzie potrzebowali znaków, które byłyby potwierdzeniem tej fundamentalnej doktryny katolickiej. I właśnie wtedy, w małej kaplicy w Lanciano, miało miejsce wydarzenie, które miało ogromne znaczenie dla wiary i przetrwało przez wieki. Bóg chciał, aby włoska miejscowość Lanciano, położona na południe od Pescari, była świadkiem niesamowitego zdarzenia w trakcie odprawiania najświętszej ofiary. W momencie, gdy mnich wypowiedział słowa: „Weźcie i jedzcie, to jest moje ciało, weźcie i pijcie, to jest moja krew”, dokonała się niezwykła przemiana. Hostia zamieniła się w prawdziwe ciało, a wino w kielichu w rzeczywistą krew. Po niedługim czasie krew zakrzepła w 5 grudek o nieregularnym kształcie. Ciało, które ukazało się mnichowi i wszystkim obecnym, było pełne autentyczności i niesamowitej obecności, tak jakby Jezus Chrystus sam stał przed nimi. Mnich, ogarnięty boską radością, przez pewien czas pozostał w milczeniu, unieruchomiony w zachwycie nad tym niezwykłym znakiem. Jednak nie mogąc ukryć tak niezwykłego zdarzenia, wypełniony mocą Bożą, postanowił podzielić się tym cudem z innymi. Przeniknięty wewnętrznym przekonaniem i wiarą, wznosił swoje ręce i wołał do zgromadzonych: „Przyjrzyjcie się z wiarą. Oto prawdziwe ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które ukazało się mi w sposób widzialny, abym nie był niedowiarkiem, lecz pełnym wierzącym. Zapraszam was wszystkich, abyście przyszli i sami zobaczyli, jak niewyobrażalny cud dokonał się tu, pośród nas”. Po zdarzeniu niezwykłego cudu w Lanciano, wieść o tym niesamowitym wydarzeniu szybko się rozeszła, docierając do wielu ludzi. Cudowna transformacja hostii w prawdziwe ciało Chrystusa oraz wino w rzeczywistą krew przyciągnęła tłumy pielgrzymów i wiernych z różnych zakątków świata. Przeprowadzono liczne badania naukowe i medyczne, aby rzetelnie zbadać substancje obecne w przemienionej hostii oraz w winie w kielichu. Na prośbę arcybiskupa Lanciano i za zgodą Watykanu, w listopadzie 1970 roku franciszkanie zdecydowali się poddać relikwie szczegółowemu badaniu naukowemu. Zadanie to zostało powierzone profesorowi Odoardo Linoliemu, renomowanemu ekspertowi w dziedzinie anatomii, histologii, chemii i mikroskopii klinicznej, pracującemu w szpitalu w Arezzo. Wspomagał go profesor Ruggero Bertelli, który również wnosił swoją wiedzę i doświadczenie w tę badawczą podróż. Dnia 4 marca 1971 roku opublikowano szczegółowy raport z przeprowadzonych badań. Wnioski, które zostały wyciągnięte, były następujące. Relikwia jest ludzkim mięśniem sercowym składającym się z tkanki mięśni prążkowanych śródsierdzia. W zachowanym ciele znajdują się różne części serca, śródsierdzie, wsierdzie, nerw błędny i lewa komora serca o dużej grubości mięśnia sercowego. Krew jest krwią ludzką, analiza chromatograficzna wykazała to z całą pewnością. Ciało i krew były ludzkie i w obu próbkach odnaleziono ślady tej samej grupy krwi AB. Nie było śladu soli ani substancji konserwujących stosowanych w starożytności do balsamowania lub mumifikacji. Wyniki badań przeprowadzonych przez specjalistów jednoznacznie potwierdziły, że niezwykłym zjawiskiem było to, iż przez okres 12 wieków ciało i krew nie uległy rozkładowi, mimo że były pozostawione w swoim naturalnym stanie, nieustannie narażone na wpływ atmosferyczny oraz różnorodne czynniki biologiczne.
Relikwie z cudu eucharystycznego w Lanciano są przechowywane i czczone w miejscowym kościele, przyciągając co roku tysiące pielgrzymów z całego świata. Chleb, który przemienił się w ciało, jest przechowywany w specjalnym relikwiarzu i jest dostępny dla pobożnych, którzy pragną zobaczyć ten niezwykły znak miłości Boga. Cud eucharystyczny w Lanciano jest dowodem na niezwykłą obecność Boga w sakramencie Eucharystii. Przypomina wiernym o niezmiernej miłości Chrystusa, który staje się naszym pokarmem duchowym, aby nas umocnić i wspierać w naszej wędrówce wiary. Jest to także zaproszenie do pogłębienia relacji z Jezusem Chrystusem, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie, i do czerpania z Jego źródła łask i miłosierdzia. Cud eucharystyczny w Lanciano przetrwał przez wieki jako istotne przypomnienie dla wiernych o tajemnicy Eucharystii i jej potężnym znaczeniu dla naszej wiary. Wielu pielgrzymów, którzy odwiedzają to miejsce, doświadcza silnego wzruszenia i duchowego ożywienia, gdy stają w obecności tych relikwii, które są świadectwem cudownej miłości Boga do nas, Jego dzieci. W Eucharystii, sakramencie Najświętszej Tajemnicy, Jezus Chrystus staje się nam obecny i żywy. Jest to prawda, która nabrała jeszcze większej siły dzięki cudowi w Lanciano, który potwierdził autentyczną obecność Chrystusa w postaci chleba i wina. Historia tego cudownego zdarzenia wznosi się ponad granice czasu i przestrzeni, prowokując nas do głębszej refleksji nad tajemnicą Eucharystii. Ten cudowny akt przemiany jest potężnym przypomnieniem dla nas wszystkich. Przypomina nam, że w tych prostych i skromnych znakach chleba i wina dokonuje się niepojęta tajemnica, w której Jezus ofiarowuje nam samego siebie. On staje się nam obecny w najgłębszym znaczeniu, w swoim ciele i krwi, w całej Jego boskiej i ludzkiej istocie. Cud w Lanciano jest potwierdzeniem naszej wiary, że Eucharystia nie jest tylko symbolicznym gestem czy wspomnieniem historycznym, ale rzeczywistym spotkaniem z żywym Jezusem. W chlebie i winie, które przyjmujemy, jest On prawdziwie obecny, gotów napełnić nas swoją łaską i miłością. Jezus Chrystus, obecny w Eucharystii, pragnie wejść w nasze serca, nawrócić nasze życie i stać się siłą, która przemienia nasze myśli, słowa i czyny. On jest naszym źródłem pocieszenia, nadziei i mocy. W Eucharystii otwiera się dla nas największe źródło duchowego odżywienia i zbawienia. Cud w Lanciano nie tylko wzmocnił wiarę ludzi przez wieki, ale również stanowi przypomnienie dla nas dzisiaj. Mówi nam, że Jezus jest z nami zawsze, czekając na nas w Eucharystii, abyśmy mogli Go spotkać, uwielbiać i przyjąć w sakramentalnym pożywieniu. Niech to niesamowite zdarzenie w Lanciano budzi w nas jeszcze większe pragnienie spotkania z Jezusem w Eucharystii. Niech stanie się motywacją do częstszego uczestnictwa we mszy świętej i przyjmowania komunii świadomie, z głęboką wiarą i czystym sercem.